Witajcie, witajcie. Witam z powrotem po ostatnim filmie dotyczącym historii mojej porodu. Obiecałam już w tamtym filmie, że opowiem Wam o tym, co pomogło w ogóle w tym, żeby ten poród był taki dobry. Taki dobry. To sobie jeszcze zmącę fryzurkę. Na wstępie powiem tak, że filmików podobnych jak ten obejrzałam bardzo dużo właśnie przed porodem, bo bardzo chciałam wiedzieć wszystko. Jeżeli jesteś taką osobą, albo jesteś osobą, która ma kogoś znajomego, kto będzie znajomą jakąś, która będzie robić, to jak najbardziej polecam siebie do tego filmu, bo myślę, że to jest taka. To będzie taka duży bagaż, duża tabletka wiedzy właśnie dotyczącej tego, jakie rzeczy pomagają. Będą rzeczy duchowe, jestem chrześcijanką, i będą rzeczy też takie ziemskie, jak najbardziej. Także tak, pierwszą rzecz, którą chcę na pewno powiedzieć, to była taka metoda intencyjna. Może ktoś powiedzieć, kurczę, pora, ale w ogóle jako pierwsze rzuciłaś teraz z grubej rury, ale no, czemu nie? Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, to stwierdziłam, że każdy mój skurcz podczas porodu poświęca jakiejś intencji. I pomyślałam sobie, że nie będą to moje stricte intencje, ale to będą ludzi kogoś. Mówię, nie chciałam jakoś też z rodziny i stwierdziłam, że na taką grupę, jestem w grupie patronów Tomasza Samołyka, może ktoś z Was kojarzy taką osobę, i tam napisałam właśnie informację, że słuchajcie, rodzę, każdy mój skurcz będzie w intencji i sugeruję, że ta osoba, która zostawi mi też intencję, to będzie się modlić za mnie, za mój dobry poród właśnie. I powiem Wam, że w ogóle to się spotkało ze świetnym odbiorem, zarówno w tej grupie, jak też tam kilku osobom też bliskim napisałam o tym w ogóle. Dostałam nie wiem ile intencji, ale dużo. I jest, aż zaczęłam myśleć, kurde, to tyle te skurcze będą trwały, nie? Ale okej. Okay. I ta myśl, że mój poród też będzie w jakichś takich dobrych, no takich duchowych celach, tak? Że ten każdy skurcz poświęca jakiejś intencji, dodawało mi otuchy. Zarówno przed porodem, jak i w trakcie porodu. Chociaż rzeczywiście, jak muszę przyznać, że w trakcie porodu w pewnym momencie zaczęło mnie irytować intencje, w takim sensie, że to jest tak, że podczas porodu jest się jakiś hiper, super wrażliwy, nie wiem jak to w ogóle opisać, ale rzeczywiście był taki moment, że zmęczyło mnie słuchanie jakby też czyichś cierpień, no bo te intencje też dotyczyły rzeczy trudnych na przykład, i poprosiłam, żeby mi tam już moja dula nie czytała tych intencji przed skurczem. Co zrobiłam z tymi intencjami? Gdyby ktoś przypadkiem oglądał, ktoś, kto zostawił mi intencje, to później po porodzie, tak, obiecałam sobie, że każda intencja to będzie jeden cały różaniec, tak jakby w tej intencji. I muszę przyznać, że to było trudniejsze niż poród, bo przez pierwsze pół roku w zasadzie tak właśnie robiłam. Nie zawsze codziennie, bo nie było czasu, możliwości, ale naprawdę czasami były sytuacje, kiedy odbierałam swój czas, żeby się właśnie pomodlić w danej intencji, tak, którą obiecałam. No, miałam też w głowie to, że na pewno miałam dobry poród i mnóstwo ludzi się modliło za mnie, więc tak mówię sobie, o nie, nie mogę odpuścić czegoś takiego. Także tak. Kolejna rzecz, która mi pomogła w porodzie, to jest Anyball. Nie wiem, czy dobrze teraz powiedziałam. To jest taka piłeczka. Taka piłeczka, zastanawiam tego, która się nadmuchuje. Dla może bardziej wrażliwych nie będę tak dokładnie szczegółowo opowiadać, ale chodzi o to, żeby uelastycznić te mięśnie pochwy i tam mięśnie kegla, to wszystko tam sobie wzmocnić z jednej strony, ale też i rozluźnić. Polecam sprawdzić Anyball. Mi to ogromnie pomogło. To był w ogóle, pamiętam, że jeden z ostatnich etapów, gdzie ja się naprawdę bardzo bałam porodu. I to był jeden z takich ostatnich etapów, gdzie znalazłam jakąś blogerkę, która mówiła o tym, o tej piłeczce właśnie. Ja jestem totalnie przekonana o tym, że ona mi pomogła w tym, żeby nie mieć żadnego nacięcia krocza, a to już w ogóle jest abstrakcja, ale też żeby nie mieć żadnych problemów. Mogę się pochwalić, że mimo mojego pierwszego porodu ja praktycznie nawet nie miałam otarć tak zwanych. Więc jeżeli ktoś z Was rodził już, któraś z Was rodziła i teraz to słucha,
że jak to możliwe, to ja mówię, tak, jest to możliwe. I mówię, nie miałam, nic nie miałam, żadnych problemów. W ogóle połóg marzenia, nie? Później potem. Kolejną rzeczą, która mi pomogła, było to sok z ananasa. Bardzo dużo piłam soku z ananasa w ostatnim trymestrze. Sok ananasa, on ma wspierać właśnie też jakąś taką, są tam, chyba tam coś ze skurczami. W ogóle ma tam coś, jakieś połączenie i z miękkością szyjki. Tak samo jak olej z wiesiołka. I tutaj mam sobie też zapisane, że brałam codziennie tabletki z oleju wiesiołka. Później jak się karmi piersią, to chyba nie można tego olejku brać, ale podczas ciąży jak najbardziej. I olejek wiesiołka, też to gdzieś sobie wyczytałam, że on zmiękcza szyjkę macicy. I to jest tak, że rzeczywiście jak ja chodziłam do ginekologa na badania, to lekarz był często zdziwiony, że mnie to tak nie boli. I on mówi, że ma pani miękką tą szyjkę, nie? I ja mu nawet mówiłam, że te tabletki biorę, zwykłe takie tabletki złote. I był zaskoczony i mówiłam, i on powiedział, a no to rzeczywiście też sam słyszałam, że to pomaga, wspiera, to nie jest ultimatum, także było jasne, to nie jest żadna jakaś tam lekarska porada. Kolejna sprawa, tutaj duchowa, taka rzecz, która mi też pomogła, myślę, że w tym takim dobrym porodzie, to jest wsparcie innych w historii porodowej. Dużo mówiłam o takiej samotności mojej, ale nie wspomniałam też o tym, że były osoby też, które mi pomagały. Nie wiem, to była moja mama, też pomogła mi dużo bratowa, może teraz może nie pamiętam, ale generalnie było kilka osób, które, zwłaszcza modlitwą, bardzo mi pomogły, takim wsparciem. Także jak najbardziej otaczanie się przede wszystkim pozytywnie mówiącymi o porodzie ludźmi. To mi bardzo pomogło, bo osób, które mają jakieś traumatyczne przeżycia, jest mnóstwo, niestety. Ale, no bo chciałam może powiedzieć coś kontrowersyjnego, ale nie, to nie powiem tego. Po prostu staraj się szukać ludzi, którzy mają chociaż trochę dobre wspomnienia z porodu, bo to tworzy kolejną atmosferę. Nastawienie psychiczne na poród jest kluczowe. Po prostu jest kluczowe, ewidentnie. Z rzeczy kolejnych, to akurat duchowa rzecz, to jest dzienniczek świętej Faustyny. Mi to akurat przyszło do głowy w trakcie rekolekcji, bo to też jedna kolejna rzecz, którą miałam powiedzieć. Byłam na rekolekcjach ignacjańskich. To była kontynuacja moich poprzednich etapów, w których brałam udział. Rekolekcje ignacjańskie prowadzone przez jezuitów. Jeżeli nie wiesz, polecam sprawdzić temat, bo bardzo fajna sprawa. Nawet nie tyle fajna, ale fantastyczna. Także tam rzeczywiście i tam tak wewnętrznie usłyszałam głos, żeby sięgnąć znowu do dzienniczka świętej Faustyny. I mówię, kurde, po co? I wiecie co, muszę przyznać, że w trakcie bycia w ciąży często zastanawiałam się nad tym, dlaczego kobieta w ogóle ma cierpieć. Przychodziły mi takie myśli, że dlaczego kobieta cierpi w porodzie, dlaczego cierpi też w pewnym sensie w ciąży, bo też czasami to może być dyskomfort. I dzięki temu dzienniczkowi ja sobie tak uświadomiłam to, że Jezus jest ze mną. I tak zaczęłam sobie uświadamiać to miłosierdzie w tym wszystkim i ten cud tego wszystkiego, całego życia. Na mnie tak wpłynął ten dzienniczek. Nie przeczytałam cały, bo to jest ogrom w ogóle treści, dosyć trudnych też w moim odczuciu. Ale tak, dzienniczek świętej Faustyny to był naprawdę bardzo, bardzo, abstrahując od Pisma Świętego, bo to zawsze polecam codziennie, ale ten dzienniczek był naprawdę taki piękny i Jezus bardzo mi tak pokazał, że mnie kocha, pokazał mi tymi słowami przez ten dzienniczek. Kolejna rzecz, która mi pomogła, to była praktyka oddechu. Jest mnóstwo różnych miejsc, gdzie uczą oddychać w trakcie porodów i to nie jest bójda, naprawdę oddech zarobiście pomaga. Był taki moment, że zaczęłam wątpić, więc stwierdziłam, że a dobra, odpuszczam, ale zadzwoniła do mnie w ogóle znajoma, która rodziła tam i z czasu temu i gadałyśmy właśnie tak swobodnie o porodzie. Ona miała taki średni poród, ale urodziła naturalnie, bez znieczulenia, więc chyba było nie najgorzej. I ona powiedziała, że Pola, wiesz co, ja bym nie urodziła, gdyby nie to, że tak bardzo ćwiczyłam oddech przed porodem. I to jest naprawdę clue, oddech. Wyrobienie sobie nawyków, sposobu oddychania. Jeszcze bez porodu, przed porodem, ekstra. Ja też sobie puszczałam jakieś afirmacje. Nawet kupowałam, ale widziałam, że są jakieś w internetach takie darmowe, jakieś, że ktoś, wiecie, siedzisz sobie na piłce, bo ja uwielbiałam w ogóle piłkę.
No stop, tylko siedziałam i bujałam się na piłce i tylko słyszałam tam twoja tam twoja macica się otwiera, jest kwiatem róży otwierającym się. To jest na czas porodu, ale też mówią takie afirmacje przedporodowe i muszę przyznać, że mi to bardzo pomogło, bo właśnie mi to po pierwsze relaksowało, po drugie to też przygotowywało mnie do tego, co się będzie działo w porodzie. I później, jak już był poród, to łatwiej było mi sobie to wyobrazić wszystko i jakby wtórnie przypomnieć. Kolejną rzeczą, która pomogła mi, jestem też pewna, że to pomogło mi bardzo w takim godnym, dobrym i naprawdę fajnym porodzie, to były wizyty uroginekologiczne. Nie wiem dokładnie, co mi robiła pani uroginekolog, ale ona mi uciskała w różnych miejscach, gdzieś tam w biodrach, w miednicy, czasami też w ogóle na tu w kręgosłupie, żeby nie było, czyli coś nie uroginekologiczne, ale takiego bardziej fizjo, ale mi tam uciskała, dzięki czemu ja też czułam się bardziej, nie wiem, giętka, elastyczna, coś takiego. I jestem przekonana, że oprócz tego, że mój drugi i trzeci trymestr to były w ogóle genialne w ogóle trymestry pod kątem kondycji fizyczno-takiej psychicznej, to jeszcze przy porodzie rzeczywiście czułam, że ona mi tam uciskając te niektóre miejsca po prostu, nie wiem, no, otwierała moją miednicę w pewnym sensie. Możliwe, że możliwe. Na pewno nie używam profesjonalnego słownictwa, jakby co, także tutaj proszę. Nie bić za to. Patrzę jeszcze z ostatnie rzeczy. Trzy ostatnie rzeczy. Słuchajcie, trzy ostatnie rzeczy to jest jeszcze taka książka. Ona ma tytuł bardzo niezachęcający, bardzo mocno odstraszający. Książka nazywa się Narodziny bez przemocy. I to jest książka, do której podchodziłam kilka razy, bo mówię, kurde, w ogóle co to za tytuł, jakiś tak dziwnie napisany, wie nie chcę. Naprawdę polecam przeczytać tę książkę zarówno tobie, jako kobiecie rodzącej, jak i mężowi, bo on opowiada, ta książka w skrócie opowiada o tym, co czuje dziecko podczas narodzin. Jest to naprawdę bardzo ciekawie opisane. I są zdjęcia. To też jest dawna, taka stara książka, w związku z tym tam są takie metody, które były kiedyś stosowane i tak dla dzisiaj, dla mnie to jest w ogóle pomyśl, jak sobie myślę, że tak kiedyś robiono w ogóle z dziećmi, to w ogóle szok. Ale są też rzeczy, które do dziś są. I no, że nie będę ukrywać, że ta książka zachęca w pewnym sensie do porodu naturalnego. Więc jeżeli jesteś już nastawiona totalnie na poród tylko przez cesarskie ciecie, to pewnie ta książka ci może poruszyć jakieś takie struny, jakieś nerwowe, nie wiem jakie tylko, czy te pozytywne, czy negatywne. Ale jeżeli chcesz i myślisz, żeby urodzić naturalnie, samodzielnie, to rzeczywiście ta książka jest też taką pomocą, wspierającą mocno w tych takich może troszeczkę trudniejszych momentach podczas porodu, których nie jest wcale dużo. Poród to jest pikuś. Wychowywanie dzieci to jest dopiero hit. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, i będzie ostatnia zaraz, to jest hipnoporód. Bardzo to się mocno kłóciło z moją wiarą. Mówię, co to hipnoza, w ogóle itd., ale w zasadzie hipnoporód to jest praktycznie to samo, co afirmowanie siebie, czyli no, jak najbardziej normalna, zdrowa rzecz. Nie wiem, może wkręcanie siebie w kwestię tego, że to. Ty jesteś sama dla samej siebie, no to mi, jako chrześcijance, która ufa Panu Bogu i jakby to Jemu zawierza swoje życie, to takie myślenie jest po prostu zaprzeczające kwintesencji wiary chrześcijańskiej, tak? Jakbym mówiła sobie, że to tylko ja rodzę i w ogóle. Nie, no, ja rodzę, ja wszystko jestem tutaj narzędziem Pana Boga, jak to się mówi, ale Pan Bóg mnie bardzo wspiera, kocha i wiele cudów dzięki niemu się zdarzyło i to moja świadomość tego jest bardzo istotna, ale hipnoporód jest naprawdę super ciekawą opcją i kurczę, chciałabym podać kilka osób nawet, ale boję się jakoś tak, wiecie, totalnie polecać. Po prostu poszukajcie tych haseł, hipnoporód i poszukajcie tych ludzi, którzy do Was przemówią w pewnym sensie.
I to będą te najwłaściwsze osoby, które pomogą Wam wejść w siebie, w jaką głęboką relaksację i spowodować to, że ten poród będzie doświadczeniem. Jakim doświadczeniem? Doświadczeniem uskrzydlającym. Uskrzydlającym. Bo u mnie taki był. Jest do dziś. To jest hit, to jest do dziś. Jeszcze bardzo chcę nagrać ten film jako taki dowód na pewne uzdrowienie moje wewnętrzne przez to, że mogłam urodzić naturalnie. No i ostatnie, to są tak zwane karty porodowe. Tutaj jest taka dziewczyna, która się nazywa Wola przez V. Jak sobie wpiszecie Wola, karty porodowe, wydaje mi się, że znajdziecie, chyba że już nie ma takiego możliwości, ale wszelkie karty porodowe, o co chodzi? Chodzi o to, żeby na tych kartach porodowych są hasła, które są wspierające. Przed porodem i w trakcie. Wszystko zależy od tego, jak kto jest wrażliwy, na co, na jakie bodźce. Dla mnie bardzo były dni takie ważne, w pewne dni te karty były dla mnie bardzo ważne. Ja ułożyłam sobie w różnych miejscach w domu te karty i naprawdę one dodawały mi otuchy, zwłaszcza wtedy, kiedy okazało się, że mam już urodzić, a Felix jeszcze urodzić się nie chce. I wtedy była sytuacja, że lekarze mówili, masz już urodzić i trzeba wywoływać ten poród, tak? A ja miałam w głębi sercu ogromny strach, bo miałam taką myśl, że może biologia i moja natura jednak wie lepiej, kiedy powinien się ten człowiek urodzić. I wiem, że to mogło teraz zabrzmieć tak, że ja krytykuję osoby, które wywołują porody. Nie, to leżysz bardzo głęboko w środku, w człowieku i w kobiecie. I to ona musi zdecydować, co jest dla niej najlepsze. Dla mnie najlepsze było i czułam to od samego początku naturalny poród bez medykalizacji. Także tak. I te karty porodowe naprawdę super się sprawdziły. Akurat u mnie sprawdziły się przed porodem. Po porodzie już, w trakcie porodu już nie. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podpowiedziałam. Z góry przepraszam troszeczkę za jakość dźwięku, bo ona nie jest idealna. Nagrywam obecnie wszystkie filmiki w pokoju, w moim byłym pokoju dziecinnym. I tutaj jest słaba akustyka, zdaję sobie z tego sprawę. Jednak na ten moment to jest jedyna możliwość, żeby nagrywać te filmy. Także komentujcie. Przekazujcie dalej i cóż, życzę Tobie, kobieto, która tego słuchasz, a która może właśnie masz pod sercem, czy jak to ja mówiłam, pod żołądkiem, masz pod żołądkiem człowieka, to życzę Tobie pięknego porodu i pięknych doświadczeń związanych właśnie z porodem oraz po porodzie. Tak tylko dodam, że generalnie rzecz biorąc, dużo z nas, ja również, skupiałam się na tym, jak będzie poród wyglądał, jaka wyprawka, etc. Ale polecam Ci bardzo też się zainteresować kwestią połogu. U mnie, tak jak mówiłam na samym początku, połóg był taki, bo ja nie miałam praktycznie w ogóle, no jak z bajki miałam kwestię, miałam jak z bajki połóg, o tak bym to ujęła, bo jakieś tam może kwestie mankamentów związanych z hormonami, tak typu wypadanie włosów, co rzeczywiście było trudne, ale to nie szkodzi aż tak bardzo i nie boli, tak? To naprawdę u mnie było wszystko spoko, no ale połóg w większości kobiet to jest naprawdę trudny czas, nawet trudniejszy niż ciąża. Także polecam, są książki, też ta Wola, o której wspomniałam, przez V, Wola. Pola, ja mam na imię Pola, a ona ma na imię Wola, przez V. Prawie tak o. Także ona też napisała książkę i to z jej książki korzystałam przed połogiem. A no mówię, tylko że u mnie ten połóg był troszeczkę łatwiejszy, także tak. Jeszcze raz, dziękuję Wam za uwagę, 20 minut nagrania. Udało się nie gadać dłużej i zapraszam Was do kolejnych filmów. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Trzymajcie się, pa.